Dziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy, kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki, witajcie mediteuszki i mediteusze. Jest czwartek, 14 marca 2024 roku, słońce wzeszło o 6, a zajdzie o 17.47, imieniny obchodzą Jakub, Matylda i Leon, solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień liczby pi, motto na dziś, najkrótsze wyrazy tak i nie wymagają najdłuższego zastanowienia. Pitagoras. 271 wydanie codziennika motywacyjnego. Zaczynamy. My jako ludzie jesteśmy przekupni. Nie zrozum mnie źle. To nie chodzi o łapówki, które znasz z telewizji, z jakichś doniesień i tym podobnych rzeczy. Przekupni w sensie takim, że bliżej nam do dobrostanu, że pragniemy tego dobrostanu, żeby nam się żyło dobrze, bezpiecznie, ciepło, żebyśmy byli zaopiekowani, mieli pieniądze, mieli wszystkie te dobra, które pozwalają nam funkcjonować normalnie, żebyśmy mieli zdrowie, żebyśmy byli szanowani, niż do tych rzeczy, które mówią, że coś się nie uda, coś nie wyjdzie, że mamy jakiś deficyt, że jesteśmy dojechani, że nie wystarcza nam pieniędzy, że mamy niską samoocenę itd., dalej Przekupni w takim sensie, że każdy z nas woli i lubi otrzymać benefit w postaci dobrego i spełnionego życia, zasobu, który może wykorzystać ku temu, żeby żyło się wygodnie, lepiej, twórczo, Niż wręcz przeciwnie, niż zostać dojechanym, niż nam ma zostać zabrane, niż mamy być pozbawieni jakiegoś dobrostanu. Bez względu na to, czy to chodzi o materialność, czy chodzi o jakieś psychiczne, czy zdrowotne walory naszej egzystencji na niebieskiej kulce. Jednakże wiele osób nie podejmuje wyzwania z życiem, nie podejmuje, ja nie mówię tutaj o walce, nie mówię tutaj o braniu się z życiem za rogi, ale. Nie odpowiada sobie na dwa elementarne pytania, które tak naprawdę ustawiają każdego dorosłego człowieka w pionie i pozwalają mu zauważać to, co wydarzy się na końcu danego procesu. Zauważ, że wiele osób tkwi w przekonaniu, że im się nie uda, nie wyjdzie, nie dadzą rady, że trzeba mieć koneksję, trzeba mieć i te wszystkie rzeczy, które mówią, że nie, żeby nie ruszać w proces, żeby nie iść ku zmianom, żeby nie zmieniać sytuacji tej, która jest deficytem w życiu. Rozumiesz? Nie zadają sobie prostego pytania. Jak będę się czuła, albo jak się będę czuł, jaki benefit otrzymam, jakie szczęście mnie spotka, co pięknego wydarzy się w moim życiu, kiedy ruszę w ten proces i zakończę go dokładnie tak, jak chcę go zakończyć sukcesem. I nie ma żadnego znaczenia, czego dotyczy ten proces. Czy on dotyczy zmiany pracy, urywania się z toksycznych relacji, zarabiania większych pieniędzy, znalezienia miłości itd. itd. Na końcu zawsze jest benefit, więc jeżeli masz obawę przed czymś i nie ruszasz z miejsca, na przykład twisz w pracy, która jest mobberska jakaś tam, cię dojeżdżają, słabo zarabiasz, albo w relacji toksycznej, albo jakikolwiek inny deficyt jest obecny w Twoim życiu, zadaj sobie proste pytanie. Jak będziesz się czuł, albo jak się będziesz czuł, co pięknego wydarzy się w Twoim życiu, kiedy Wyjdziesz z tego, wyjdziesz z tej słabej pracy, zaczniesz zarabiać więcej, wyjdziesz z tego deficytu, urwi, urwiesz się z toksycznej relacji, wyleczysz się z jakiegoś, jakiejś przypadłości, dolegliwości, czy zrobisz dziesiątki innych rzeczy, które są przeciwnością Twojego deficytu, w którym teraz tkwisz. Odpowiedz sobie na to jedno proste pytanie. Zobaczysz, że ono ustawia całkowicie w inną perspektywę wszystko to, co dzieje się wokół Ciebie. Oczywiście, Malkontenci teraz wychyną ze wszystkich zakamarów i powiedzą: No dobrze, a jak się nie uda, jak nie wyjdzie, jak nie będzie, i tak dalej. A więc, drodzy malkontenci, myślcie tak dalej. Prędzej czy później, nadejcie taki dzień w waszym życiu, kiedy zaczniecie zadawać sobie właśnie to pytanie, które brzmi: A co będzie pięknego, dobrego, spełnionego? Kiedy ruszę w ten proces i kiedy zakończę go dokładnie tak? Jak chcę go zakończyć? Wszyscy, ale to wszyscy bez wyjątku. Na niebieskiej kulce, jak tutaj chodzimy, jak oddychamy, jak tworzymy, jak niektóre rzeczy psujemy, jak nienawidzimy i jak kochamy, jak chcemy być kochani i nie kochamy innych, tak jak oddychamy i tak jak przestajemy oddychać, tak jak tworzymy i niszczymy. Wszyscy bez wyjątku wszyscy, jak jeden mąż. Chcemy żyć dobrym i spełnionym życiem. I żeby te dobre i spełnione życie, te szczęścia, te pomyślności, te wszystkie życzenia, które zawsze otrzymujemy od innych, kiedy na przykład mamy urodziny, imieniny czy z jakichś innych okazji te dobre życzenia, żeby się manifestowały. Jeśli jesteś w deficycie teraz, zadaj sobie to pytanie: co pięknego się wydarzy, jak się będę czuła, czuł, kiedy uda mi się? Uda mi się wyjść z tego z tej relacji, urwać z tej pracy i te wszystkie rzeczy, które są dojazdami, jak zasypiesz deficyt? Może tak skróć to pytanie. Jak się będziesz czuła, jak będzie wyglądało Twoje życie, jakimi spełnieniami będzie nacechowane. I w wielu przypadkach taka autorefleksja i takie zadawanie sobie. Samemu tego pytania i odpowiadanie na to, że pytanie naprawdę robi ci dzień, robi ci następne dni i przeloty. Wiesz dlaczego? Bo tak jak powiedziałem na samym początku, nikt z nas, nikt na całej planecie Ziemia nie przyszedł po to, żeby cierpieć. Nikt z nas nie przyszedł po to, żeby tkwić w deficycie. Nikt z nas. Jeżeli samostanowisz o sobie, jeżeli podejmujesz decyzje, jeśli masz na tyle. Odwagi, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, zauważ, że zmienia się absolutnie wszystko. Jeśli weźmiesz odpowiedzialność za to, co się dzieje w Twoim życiu, że na przykład tkwienie w pracy, która Cię dojeżdża, jest mobberska i tak dalej, jest wyłącznie Twoją decyzją, zmienia się wszystko. Rozumiesz? Tak samo w kwaśnych relacjach tych złych, tych toksycznych. Dokładnie tak samo. Wielu buduje jakieś przekonanie, że jak oni się urwą z pracy, wyjdą ze związku itd., tak dalej, tak dalej, to nastąpi katastrofa. O tym mówiłem na mapach ograniczających przekonań. Z jakiego powodu dajesz wiarę dwóm myślom, które są Jedna i druga tak samo ważne w Twoim życiu. Na jednej i na drugiej dłoni możesz położyć dwie myśli. Jedna, że się nie uda, nie wyjdzie, nie chcesz, nie możesz, nie będziesz, samoocena i tak dalej, to wszystkie te czarne rzeczy, a na drugiej, że się uda, że dasz radę, że zdobędziesz, osiągniesz i tak dalej. Dlaczego zawsze w większości przypadków dawałaś albo dawałeś wiary tej czarnej, negatywnej, tej słabej myśli, a nie tej drugiej, która też jest myślą? Odpowiedz sobie na te pytania. Odpowiedz sobie na nie i gwarantuję Ci, że zmieni się w Twojej przestrzeni wszystko. Jak będziesz się czuła, albo jak się będziesz czuł. Kiedy pozbędziesz się tych deficytów, kiedy przejdziesz przez ten proces i zaczniesz żyć dobrym i szczęśliwym życiem, kiedy tych dojazdów nie będzie, odpowiedz sobie na to pytanie. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z Łukaszem Gotowiczem. To mój serdeczny druh. Rozmawiamy często, nagrywamy, robimy różne akcje w Centrum Sterowania Wszechświatem. Tak samo zresztą jak z państwem ratyńskimi. Pozdrawiam. Z Jarkiem Głucem, Zagą Pilarczyk. I doszliśmy do pewnego wniosku jednego, że jest taka grupa ludzi, która określa się realistami. Ale te realności polegają tylko na tym, że po co mam się rozczarować, że nie wyjdzie, że lepiej się miło zaskoczyć i tak dalej. Kurde! To nie tak. Spróbuj przez kolejnych kilka dni zadawać sobie codziennie to pytanie, co się wydarzy w Twoim życiu, kiedy uda ci się wyjść z tego procesu całego słabego, w którym jesteś. W tych relacjach toksycznych i tak w tych wszystkich deficytach, o których wiesz. Nie będę tego powtarzał, bo to nie ma sensu. Jak to ustawi Twoje postrzeganie, Twoje nastawienie do życia? Zadawaj sobie to pytanie bardzo, ale to bardzo często, bo to jest troszeczkę taka pochodna metody albo, albo. Albo się urwiesz z tej relacji, albo wyj wyjdziesz z deficytu, albo weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie, albo to zrobisz i będziesz żyła dobrym i szczęśliwym życiem, albo żył, albo. Albo nadal będziesz w tych samych deficytach, które będą głębsze, głębsze i głębsze. Będziesz podupadała na zdrowiu psychicznym i fizycznym, i każdego dnia i pod każdym względem będziesz jeszcze w czarniejszej dupie niż do tej pory. Więc teraz na obu dłoniach, tak jak w filmie Matrix, połóż dwie tabletki: czerwoną i niebieską, którą wybierasz. Czy dobre i spełnione życie, które jest wyłącznie, wyłącznie twoją decyzją, czy. Dojeżdżanie, deficyty i wszystkie niskowibracyjne rzeczy, które też są wyłącznie Twoją decyzją. Której tabletce czerwonej czy niebieskiej dasz swoją uwagę? Wybierz codziennie, zadając sobie pytanie, jak się będę czuła, jak się będę czuł, co będę robił i jaki będę szczęśliwy albo szczęśliwa, kiedy te wszystkie deficytowe doły zakopię. Kawowiczom z bajkowi.tuslash Mediteusz, dziękuję. Wiecie za co i dlaczego. I będę to robił do końca mojego albo waszego, bo taka jest między nami umowa. Bardzo, ale to bardzo dziękuję. Naprawdę robicie dużą radość i przede wszystkim przyczyniacie się do tego, że ten kanał może wzrastać. Można nabywać książki, skrypty, kursy i tym podobne rzeczy, które potem e, słyszycie. W tymże podcaście. Do przebudzenia Fenixa pozostały już godziny, tak naprawdę. Przebudzenie Feniksa, unikalny warsztat online, pozwalający wyjść z nałogów. Nie ma znaczenia, czy to alkohol, czy to seks, czy to narkotyki, czy to hazard, czy to jakikolwiek inny nauk, chociażby kompulsywne skubanie skórek, czy nadmierne słodzenie herbaty. Odpowiemy na szereg pytań z Michałem, z Michałem Mokryszem i z Państwem Ratyńskimi na temat. Jak działają uzależnienia? Co robią w Twoim życiu? Jak z nich wyjść i jak sobie z nimi radzić? Nie ma żadnego znaczenia, od czego jesteś uzależniony, uzależniona. Zapraszamy. Jeszcze z kodem CSW24 można wydrzeć rabat na terze szkoleń, które 16, 15 i 16, nie, przepraszam, 16-17 marca bieżącego roku, wprost z Centrum Sterowania Wszechświatem, pojawia się wiele zapytań. Czy będzie można odsłuchać, obejrzeć potem? Oczywiście, że tak. Jak większość sytuacji, które robimy w Centrum Sterowania Wszechświatem, jeśli raz zapiszesz się na będziesz, to jest twoje na zawsze. My nie zamykamy dostępów do treści. One zostają twoje i kiedy tylko ci się żywnie podoba, możesz do nich wracać. Tymczasem. Przypominam, że kod CSW24 robi minus 15% do 23:59 w piątek 15 marca na jak żyć.pl, na wiedza.mediteusz.pl i na jarek.guc.pl. Książki, kursy, szkolenia, algorytmy sukcesu wszystko 15% taniej. Tymczasem Kłaniam ci się nisko do samej Ziemi. Co złego, to nie ja. Do usłyszenia jutro o 6 rano i mam nadzieję, że gęsto widzimy się i słyszymy na przebudzeniu Feniksa. Tymczasem dobrego czwartku. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.